republikanie. Ja bym chciał księdza dopytać, ponieważ użył takiej sugestii ksiądz, że to wina kapitalizmu powstałego w Stanach Zjednoczonych, że zanieczyszczenie jest takie coraz większe, ale czy na pewno w Polsce na przykład, kiedy za komuny też były fabryki i wydawały dużo większe zanieczyszczenie niż na przykład teraz, jakość powietrza była dużo gorsza. W Związku Radzieckim panował ustrój socjalistyczny. Fabryki też były i wtedy nikt się w tym ustroju socjalistycznym nie przejmował właśnie ekologią. I czy to na pewno wina tego ustroju kapitalistycznego, czy po prostu to jest bardziej taki globalny problem? Jak ojciec, ja tylko dopowiem, wtrącę, jak ojciec przyjechał do Krakowa w 1984 roku, to Kraków już miał zniszczone środowisko przez dwie wybudowane przez komunistów huty. Huta Lenina, huta Skawina. Tak jest. One zrujnowały powietrze w Krakowie w latach 70. i 80. I używaliśmy pieniądze, 100 zł to były dymiące kominy jako symbol naszego sukcesu. Pamiętacie to? Nie. No właśnie. I ten. No w Związku Radzieckim wielkie projekty zawracania rzek, które efektem są wielkie katastrofy ekologiczne. To są podręcznikowe przykłady. Morze Aralskie? No właśnie, Morze Aralskie. W Uzbekistanie pracują nasi bracia. I opowiadali mi, jak próbowali kiedyś dotrzeć do tamtych ludzi. To jest rzeczywiście katastrofa. I ekologiczna, i przyrodnicza, i społeczna. Absolutnie, absolutnie. Ja to powiedziałem w kontekście kwestii klimatycznej. Wtedy jeszcze kwestii klimatycznej nie było. Nie? O zmianach klimatycznych, czy o skutkach zmian klimatycznych rozmawiamy dopiero, no nie wiem, kilkanaście lat, dwadzieścia kilka lat. Nie? Wtedy były troszeczkę inne wyzwania. I myślę, że takie właśnie ideologiczne, czy jedno, czy drugie, skrajne ujęcia, no właśnie przynoszą takie skutki, o jakich mówimy. Papież mówi w Laudato Si, że potrzebujemy nowego ujęcia, nowej syntezy, nowego paradygmatu. Być może wasza generacja będzie tą, która zbuduje to, no bo rzeczywiście nam i naszym poprzednikom marnie to wyszło.